Dzień dobry, witam wszystkie osoby spod znaku raka i zapraszam na horoskop na kwiecień. Raki w kwietniu, już sprawdzam, jakie energie będą Wam towarzyszyć. Rak w kwietniu, rak. Pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty. Raki, uważajcie na jakieś kłamstwo na początku tego miesiąca. Może po prostu ktoś Was oszukać, może sprawić, że będziecie czuć się okłamani, oszukani, może ktoś stracić Wasz cenny czas. Także w tym pierwszym tygodniu mi się jakiś blef pokazał, oszustwo. I to może być związane ze sprawami finansowymi, dlatego że zaraz obok tej siódemki mieczy mam króla denarów. Ja nie mówię, że to będzie wychodziło od niego, ale no, karta denarowa mi się pokazała, tak? Czyli też nie dajcie się oszukać gdzieś tam w sklepie, czy też płacąc za coś, albo na przykład jak zamawiacie coś przez internet, to poczytajcie opinię może na temat danego sklepu albo sprzedawcy, dlatego że energie pokazały mi taką tendencję. Jeśli chodzi o drugi tydzień kwietnia, to tutaj mi się jakieś inwestycje pokazały, większe pieniądze albo też wydawanie tych pieniędzy. Król denarów to jest energia pieniędzy, to jest energia inwestycji, ale też takiej stabilności finansowej. Będziecie mieć takie poczucie, że ta stabilność finansowa jest gdzieś przy Was. Również to może być związane ze wzrostem. Możecie dostać jakąś premię, możecie dostać jakąś paczkę na przykład. Coś takiego mi się tutaj pokazało. Druga połowa kwietnia to są sprawy urzędowe, które troszeczkę będą Wam psuć nastrój, psuć humor. Możliwe, że będziecie przez cały czas na ten temat rozmyślać i do końca miesiąca właściwie mi się to pokazało. Być może po rozmowie z tym królem mieczy nie do końca wszystko będzie dla Was jasne. Dlatego rada tutaj, patrząc na ten rozkład, ode mnie jest taka, żeby bardzo mocno przygotować się do rozmowy z tą osobą oficjalną, z tym oficjelem, który tutaj pokazał się w tej energii króla mieczy. Dlatego, że możecie o coś nie dopytać albo w jakiś sposób źle zrozumieć tę osobę i potem będziecie się z tym męczyć. A lepiej po prostu wszystko od razu mieć podane jak na tacy, albo potem przedzwonić, albo potem jeszcze sprawdzić. Raczej to nie będzie taka sprawa, która będzie wymagała od Was tego rozmyślania, tego zatapiania się w tych negatywnych myślach. Jeżeli będziecie w kwietniu szli na różnego rodzaju spotkania, albo też będziecie odwiedzać na przykład cmentarze, albo takie skupiska, gdzie jest bardzo dużo ludzi, dużo energii, to uważajcie, bardzo dbajcie w tym miesiącu o swoją higienę energetyczną, dlatego że tutaj z tyłu talii mi się pokazała taka możliwość, że może się ktoś do Was, ktoś lub coś może się podczepić i być może te negatywne myśli, ten smutek, te wręcz depresyjne myśli pod koniec tego miesiąca, one mogą wynikać z tego, że to totalnie nie będzie Wasze, że trzeba będzie się oczyścić. Dlatego tutaj zawczasu po prostu dbajcie o higienę energetyczną. Po każdym takim wyjściu zachęcam do tego, żeby się wykąpać w soli albo sobie zrobić peeling z soli, zapalić świecę intencyjną, żeby właśnie się oczyścić, okadzić się białą szałwią, czy też Palo Santo. Także tutaj uczulam Was na to. I właściwie w taki sposób tutaj się pokazał ten Wasz horoskop. Jeżeli macie ochotę na to, żebym przygotowała dla Was horoskop prywatny z uwzględnieniem Waszych prywatnych spraw, to jak najbardziej istnieje taka możliwość. Koszt takiego horoskopu to 30 zł. Płatne przez stronę internetową Buy a Coffee i link podam pod filmem. Jak już kupicie tę kawkę, to pamiętajcie o tym, żeby podać swój właściwy adres e-mailowy. Ja się wtedy z Wami skontaktuję i dogadamy szczegóły. Także tyle z mojej strony, kochani. Ja Wam życzę udanego miesiąca, wszystkiego dobrego i słyszymy się już w kartach dnia.
albo w innych filmach. Pa, pa.